I was paid a healthy bounty for Ringo and Curly Bill, and realized there was real money to be made. That's why I went after Henry Plummer. Now, wasn't he the sheriff who augmented his income by shaking down miners and robbing gold shipments? That's the one. Oh, yeah, I remember him. He ran that gang of thieving outlaws called the Innocents. So it's true that you went toe-to-toe with him? Indeed I did, son. Indeed I did. Witam cię bardzo serdecznie z tej strony Kreu i zapraszam na kolejny odcinek Call of Juarez Gunsliner. Moi drodzy, lecimy dalej oczywiście z fabułą. Oj, panie kochane, naprawdę... Spodziewałem się w poprzednim odcinku, że dłużej troszeczkę zejdzie w związku z tym całym naszym pięknym, czy uroczym spotkaniem z Tartaku. Zobaczmy, czy coś tutaj mogę teoretycznie znaleźć. Uda mi się coś znaleźć, tylko moje pytanie, czy to mogę tutaj jakoś chłopaków zajść pod górę? Bo powinienem dać się radę, jeśli się troszeczkę cofnę. Jeśli jakoś tam powinien dać radę wejść troszeczkę wyżej, żeby zrobić im takiego małego, delikatnego, można powiedzieć, że... Asasyna? Chociaż asasynem to tego szczerze powiedziawszy nie nazwa, ale dobra. Ja nie pozostaję nic innego, jak po prostu tylko iść cały czas przed siebie. I liczyć na to, że za chwilkę tutaj nikt nie wyskoczy mi na czołowe zderzenie. Wyczy. Okej, jedna rzecz się pewnie chyba delikatnie zrestartowała. Opcja sterowanie, czułość myszki troszkę mniejsza. I troszeczkę mniejsza, okej. Więc myślę, że powinno być już wręcz idealnie. Coś chłopaki. It makes me nervous standing so close to all these goddamn barrels of gunpowder. Why would you be nervous? No one has the cojones to come after us. As long as you don't light up a cigar, we're fine. Yeah, besides, George is up there on the rocks with that rifle of his. As my late father pointed out, God made men. Samuel Colt made him equal. Okay, szybkie przeładowanie. Czy ja coś tutaj delikatnie znajdę? Oczywiście, że znajdę. Mamy jeden sekret od razu znaleziony. Tutaj możemy sobie coś teoretycznie podejrzeć. Karabin na strzelbę nie ma nawet zamiaru zmieniać. Bardziej mnie interesuje Ranger. Ojej, zmieniłem. Okej, trzeba cofnąć. Karabinem. Jakby ten, zobaczymy, czy uda mi się kogoś tutaj upolować. Nie wiem, mogę sobie po prostu tak troszkę z dupy strony wejść. No dobra. Wracamy w takim razie do punktu wyjścia. Tak. Ja się nie chowam, chłopaki. Ja tutaj delikatnie przeczesuję teren w poszukiwaniu oczywiście waszych świętych czterech liter. So I decided the polite thing would be to return it. Oczywiście nie znasz. It was the biggest gold rush since Sutter's Mill in 48. Unfortunately, prospectors weren't the only ones drawn to those bridges. Zabawa, tak? There were thieves, killers, robbing travelers and hijacking gold ships. Co chłopaki, ja bym naprawdę tam za chwilkę rzucił jakiegoś dynamita na górę. Some were just regular folks I knew from town, drawn by greed. Może akurat koledzy tutaj postanowią przyjść. Charlie Crow, the blacksmith. James, who worked in the state. Sam and Jeremiah Barber, butcher's sons. Ordinary citizens who lived a double life. Stealing and thieving and murdering their neighbors. Otwieranie tych beczułek na wszelki wypadek. Co mniej więcej jakoś troszeczkę punktów tutaj doda mi. Wskaźnika. Oj.
Ja się... Nie mówcie mi, że ja się zgliczowałem. Nie dam rady stąd wyjść. Oh fuck. Naprawdę. Silas, proszę cię. Dobra, a czy to jest ostatni punkt rolny? Kurde, tego się nie spodziewałem, że tutaj delikatnie oczywiście. There were thieves and killers, robbing travelers and hijacking gold ships. Like those that ran the plumber. Some were just regular folks out of town, drawn by greed and easy pickings. Tego miejsca muszę pewnie trzymać się tutaj z daleka. James, who worked in the stable. Sam and Jeremiah Barber, the butcher's sons. Rozwalić. Ordinary citizens who lived to tell the lie. Właśnie zejdę niżej. Stealing and thieving and murdering their neighbors. To jest dobry pomysł, by się tutaj na mnie wybiegali cały czas. Muszę mieć na uwadze to, że oni... Stone cold killers trained on the bloody fields of Shiloh, Antietam. Bummer had a lot of men on his payroll. A hell of a lot. Się trochę. That son of a bitch pretended to protect the public with one hand, while stealing a line with amunicja. He set up a defensive perimeter, which I had no idea how to breach. Nie chcę tam zbytnio delikatnie wchodzić, jak są te beczki porozkładane. Właśnie z... Może mi też mogło je tutaj delikatnie wysadzić. Dangerous, desperate individual. I was out of the and in way over my head, but I was too damn stubborn and stupid to delikatnie oczywiście musiało zabolać. They must have thought I was touched, or had some kind of death wish. Seeing as there were barrels of gunpowder everywhere. Wybranie kolejnego poziomu szybkie palce przed przeładowanie zwiększona. Okej. Okay. Gdzieś jeszcze wypadki powinny być, bo jednak gdzieś tutaj delikatnie, teoretycznie słyszę. No. Okej. Muszę się strzelać z gwiazdką. O, proszę bardzo. Jeszcze dodatkowo zdobione, piękne, przeurocze. Ja będę szybciej trochę delikatnie oczywiście przebiegnę, żeby nie... I finally made it past and headed on to meet my destiny. But first, I had something I needed to figure out. To tak musisz delikatnie oczywiście rozwiązać. I had a few ideas on how to get into that mine. But once I made my decision, I knew there was no turning back. So my first thought was to enter the nearest mine portal. I saw an entrance. Made sense. W sumie miało sens, ale zgaduję, że... But that also made it more dangerous. Może mieć zresztą szczerze powiedziawszy. Enemy pickets posted along the way. You can't hide forever. Już tutaj. Lina miała oczywiście, że gotowi. Strzelby. Myślę, że nie chcę brać jednak tutaj delikatnie, oczywiście krabie zawsze będzie lepszym wyjątkiem i lepszym powodem do zabawy. Besides, once you enter a mine like that, it's easy to get all turned around. And that confusing maze of corridors wouldn't even be the worst of it. Some of those shafts could be as deep as hell. Jeszcze chłopak kolejny. Was mnie amunicji mam, to mi się tutaj delikatnie oczywiście nie podoba. I'm ending you! Okay, so dostaniesz, a single stumble or misstep can easily end in a deadly plunge to oblivion. To co, nasze piękne, szybkie, delikatne przeładowanie, które teraz w chwili obecnej i tak aż tak bardzo nie jest mi potrzebne.
Chociaż potrzebna mi jest właśnie amunicja do... przepięknej, przeuroczej oczywiście, że... Shadowbell. Shadow karabinu, jak zwał tak zwał. Mamy sekrecik. Okej. Czy coś jeszcze tutaj teoretycznie uda mi się znaleźć? Coś przydatnego? Może jakieś luksusowa? Quick reflexes often make up for lack of common sense. Luckily, I was never one to be easily bushwhacked. I would just need to be careful not to blow myself to kingdom come. Delikatne pułapki ustawiają. Można zajść teoretycznie niżej właśnie. A body has to know what he's shooting at. Jojojoj. No właśnie. And boom. Tak, coś czułem, że tutaj delikatnie oczywiście w ten sposób się skończy. I nie wiem, czy wiecie, ale mamy jeden delikatny powód, żeby tutaj nie strzelać. Widzicie całą masę dynamitu wokół nas. One wrong bullet could have turned that mine into a dead blasted tomb. Okej. Sam bym chęcił właśnie to tutaj delikatnie oczywiście, że... Chyba czas delikatnie oczywiście się śpieszyć. Okej. Tego się naprawdę tutaj delikatnie nie spodziewałem. A tym bardziej nie spodziewałem się oczywiście tego wózka kopalniczego, który będzie poruszał się tutaj za momencik za mną. Ej, no naprawdę, kurde, tak fajnie było, tak pięknie się to wszystko delikatnie można powiedzieć, że skończyło. A cóż, jakoś ten świat i tak odbudowuje się na naszych oczach. Cały czas się tutaj delikatnie oczywiście zmienia. Kolejne oczywiście drabino. No man can dodge a damn bullet while climbing down a rickety ladder. To jest jedna rzecz, Silas. Jak mam tutaj delikatnie oczywiście przejść? Dobra, jolo. Idealnie. Dobra, no, w takim razie kolejne wejście do naszej przeuroczej, przecudownej jaskini. Kopalni. That 10,000 they put on his head would go a long way to help me find old Bob. And I had made it my mission to settle that score. Okay, już na mnie szarżują. Tak, 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 ty. Mnie, a ja ciebie, ty panie szanowny. Powiedzieć, że powala. But first, I would have to make a choice. Nie ma. Take the elevator or climb the ladder. Oczywiście, że z drabiny, Silas. Oczywiście, że z drabiny. Już coś czuję, że za chwilę mnie to możliwe, że zaboli. Już coś czuję, że winda bardziej mnie tutaj właśnie... No, można powiedzieć, że zabolała. I wanted to use the element of surprise. Plus, I figured I could use the exercise. I was warmed up already, so what the hell. Dawaj, Simon, dawaj, naprawdę musimy się tutaj... ...świeżo... ...zmienić, zrobiono sześciostrzałowiec. Nie, nie, nie. Zostawiamy sobie naszego sześciostrzałowca. O, tędę, tędę. Plummer was a mad dog killer. And the people of Nevada City deserved better. Nevada City? Well, I thought Plummer met his maker in Bannock, Montana. Right, well, he was the sheriff of both places at one time or another, but that's neither here nor there. The point was, taking him down would save a lot of lives, including my own.
zajść. Oczywiście, że muszę zajść. Oczywiście, że muszę tutaj wziąć dynamitę. Oj, coś czuję, że będzie jakiś konkretny pojedynaczek za chwilę. Mimo, że grałem tyle razy w tą grę, naprawdę nie widziałam do końca wszystkiego. Przerw bandzio kawałotrop Henry Plumber. No, robi się idealnie. They're gonna bury you in a million pieces! This day is just getting worse and worse for you, ain't it? Henry Plumber was clearly unhinged, and I could see right away that this was gonna take some doing. Do it! Master! Who said you could throw dynamite? Lucky shot! Szeryf, bo jest taka sprawa teoretycznie. Ej, moment. Zabawę. To niestety swoich kolegów tutaj jeszcze sprowadziłeś. Jeszcze ktoś na górze? Poza naszym szeryfem? Chyba nie, więc mogę sobie tutaj delikatnie zabrać oczywiście amunicję. Gdzie ty jesteś? Mamy dwa razy zapera, więc jest nawet idealnie. Panie szanowne, zamienimy się trochę. Ci tam rzucę właśnie dynamita. No chyba se jaja robisz, typie. Naprawdę. Jest jeszcze. Ej, mam dosłownie resztkę HP. Nie wierzę w to, po prostu nie wierzę w to. Jest ten dziad, który do mnie strzela cały czas. Tam cię mam. Kmiciu jeden. To weszło na wylot. O, trwały, trwały, Silas. Okej, kolejna kula, która może mnie zabić. Chcę to ten dynamit lecący w moją stronę, trochę mnie. Tutaj oczywiście delikatnie stresuje w chwili obecnej. Ale udało nam się. O dziwo. Wykonać kolejnego oczywiście przeciwnika. Zobaczmy, co mamy dalej do roboty. So, did you finally go after that Bob feller? Well, I heard word he was in Kansas with John Wesley Hardin. So that's where I went. Where in Kansas? Abilene. Why do you ask, Ben? No reason. Was Hardin as fast as Ringo? Ringo was fast, but John Wesley was as fast as the devil himself. Hell, he killed his first man at 15. From that day forward, he had a price on his head and wouldn't back down for nobody, not even Wild Bill Hickok himself. Proszę, bądź szybki lub martwy. Robi się naprawdę interesująco. Dobra, rozpocznijmy sobie jako i tak i tak. Mamy 19 minut dopiero. Razu na dzień dobry mnie rzucę.
Szalonina. I was there with the intention of finding that bastard Bob and collecting a bounty on John Wesley. Nie zobaczy siadło ładnie. Zgaduję, że jestem sam. Oczywiście, że jestem sam. Przeciwko całej praktycznie pewnie znowu armii. I thought the Texas Rangers got hardened. Yeah, that's what they want you to believe. Gdzie? Tam jest coś? Trochę za dużo naprawdę amunicji marnuje na tych wszystkich naszych przeciwników. Muszę sobie dać radę z nimi. I widzę, że tutaj mamy... To the very same saloon we're sitting in today. Look around and imagine this place painted in blood. Harden was waiting for me, and... Gotowy na pojedynek, skaduję. Wait, I'm jumping a gun here. Let me back up and give you some background on this some bitch. He deserves that much. Don't you think so, Ben? John Wesley Harden was a killer. By the end, he confessed to taking the lives of 42 men. He was a bona fide folk hero by then, and had amassed a gang of armed miscreants and other assorted thugs. He and his men set up camp outside of town, and I was hoping Bob was among them. Shit, it's cold. Oh, damn it! Shoot that son of a bitch! They didn't ask why I was there. They knew, as most of them were wanted as well. I figured Harden was here somewhere, but to get to him, I'd have to get past his gun hands. Tu nic nie ma, nic nie ma. Dobra. A na wszelki wypadek możemy też sobie oczywiście wziąć. Szybkie celowanie, szybciej wybierać swoje cele. Okej, okay, dobra. Myślę, że to będzie dobra opcja. Chłopaki gdzieś tutaj są. Myślę, że gdzieś chłopaki tutaj się... Gdzieś się zachowają. Let the boys know we got another law dog. Czyli to w ten sposób działa. No dobra. To bardziej będę potrzebował chyba rangera. Ruchomy cel idealnie się. Pięknie, przeuroczo. To mi się naprawdę podoba. Chyba tak kopaki trochę. Można powiedzieć, że za dużo. No to muszę delikatnie szczuplić. Jak tutaj się kitram. Myślę, że będę ich widział. Jak szybkie poładowanie, szybkie paluszki. Tutaj sobie trochę zaskoczymy. Załatwimy jedno, załatwimy drugiego. No się tak coś czułem, że jeszcze trzeci gdzieś tu się będzie skrywał. Mamy... Strzelba. Strzelby nie potrzebuję w chwili obecnej. No, nic nie mamy. Tutaj coś możemy mieć teoretycznie. Trochę amunicji. Możemy obrzyna sobie wziąć, albo mamy quick shootera. Nie wiem, czy to nie by był dobry pomysł, jeśli ten gość jest naprawdę dość szybki. Mogę mieć problem, ale nie. Tutaj już teoretycznie wróciłem do samego... początku. Okej, okay, gwiazdko kochana, gdzie ty mnie zaprowadzisz? Tutaj, w tą stronę. Okej. Okay. Zgaduję, że ktoś mi się za chwilkę tutaj na plecach pojawi, ale widzę, że to chyba tutaj mamy sekrecik. Z miłą chęcią bym go sobie tutaj oczywiście zebrał. Kapeluszek. Co tutaj mama? Okej, okay, wsiadam. Idealnie. Postaram się w ostatnim odcinku, jeśli nie zapomnę,
delikatnie tutaj oczywiście ukazać wam wszystkie sekrety, które udało mi się zabrać. No też w odcinku ostatnim, finałowym. Zobaczymy, jak to wszystko tutaj się ułoży. W jeden moment, za sekundę wrócę. Okej, okay, wybaczcie tą delikatną pauzę, ale to musiałem otworzyć drzwi. Nawet w niezłym momencie tutaj delikatnie. Udało mi się oczywiście, że pauzę sobie wybrać. Delikatnie oczywiście schować. Myślę, że jednym dobrym sposobem będzie po prostu wybranie strzelby. Nie idzie mi to po mojej myśli. Okej, krokot śmierci. Czy niestety załatwić tych, którzy się tam chowają. Okej, wychomy cel. Oko. Nie wierzę w to, po prostu ja w to nie wierzę, nie mam takiego cela. Okej, ty dostaniesz heada. Ty dostaniesz między oczy. Ty dostaniesz w końcu heada. Kolo oko pod całą oczy. Dobra. Idealnie tu siadło. I spodziewam się każdego przeciwnika na rogu. Może tutaj gdzieś mi ktoś może wyskoczyć, ale... Przecież nie jest to tak aż tak bardzo tragicznie. Rozumiem, że rozwiązana. Suffice it to say, nobody there was happy to see me. Cześć, chłopaki, naprawdę fajnie was tutaj teoretycznie spotkać. Już w końcu w między oczy. Jeszcze ktoś tutaj jest? Oczywiście, że jeszcze ktoś na górze się kampi. Okej. Nie dam rady z tamtej strony podejść. Ostatnie cztery pociski do niestety naszego karabinu. No coś tu mogę użyć? Mogę użyć. No proszę, proszę, mogę wyjść od czterech liter strony. Troszeczkę. I oczywiście zaskoczyć. Okay. Pięknie to siadło, naprawdę. A co my tutaj mamy w ogóle? Nie do czasie zwiększa zwinność w trybie koncentracji. Mój szybki jak błyskawice w trybie koncentracji będziesz się poruszał i biegł o połowę szybciej. Dłuższe kombinacje. Myślę, że szczerze powiedzieć, że te dłuższe kombinacje w chwili obecnej by mi się tutaj delikatnie przydały. Gdzie ty jesteś? Góra, dół. Góra. Okej. Okay. Myślę, że uważa to, że jednak strzelam z dwóch rewolwerów na raz. Zresztą bardziej bym się naprawdę tutaj przełączył na pojedynczy rewolwer. Myślę, że ktoś tutaj jeszcze będzie się teoretycznie chował. Zresztą już chyba naprawdę wszyscy. Halo, dzień dobry. Jest ktoś, kim mogę się delikatnie zająć? Ktoś, kto może coś ode mnie chcieć? Może te drzwi?
nie? Wiem, że uda mi się wywalić te drzwi. Ty mi, panie szanowny, nie strasz. Czy ktoś? Jeszcze ktoś, oczywiście, że jeszcze ktoś. Neither Bob nor John Wesley were among the dead. Okay, czyli co? Teraz delikatnie czekamy na przyjście naszego pana szanownego przestępcę, z tego co rozumiem. Oczywiście, że tak. Pojedynek w salonie. Urodzony morderca. Zabił człowieka za chrapanie. I 4 sekundy za oddychanie. John Wesley Hardam. I felt a bolt of adrenaline. Or maybe that was fear. He was well known for his tricks, and I knew I'd need my own if I was ever to defeat him. Tak nakierować na niego, żeby być trochę szybszy. Okej, mamy subducha. Okej, tak mi się właśnie tutaj delikatnie, można powiedzieć, że... Wydawało, dobra. Szybkość poproszę większą. Się też nie udało. Fuck. Dobra, coś czuję, że będzie jedna potyczka delikatnie niehonorowa z mojej strony, jako że i tak mamy 31 minut odcinka. Dobra. Muszę chyba tutaj delikatnie, oczywiście pomiędzy tymi kulami się schować. Dobra, w takim razie szybkość podbudujmy, skupienie niech mi idzie cały czas do góry. Lecącą moją stronę, fuck. Skupienie nie ma co. Fuck me. Faster than grease lightning, but being inebriated as he was, he didn't count his shots, and now he was at my mercy. No, proszę, proszę. Czyli co? Strzelał się tutaj delikatnie. No, I sent him to prison. Years later, after he was free, some restless avenger took his life. Tyle prób, tyle tego wszystkiego i nie mógł od razu tutaj delikatnie nasz Silas powiedzieć, że wysłał tam tego typa. No ten. Okej, okay, dobra, moi drodzy, jakby nie było, to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, że zostawić łapkę w górę, napiszecie komentarz, zostawicie suba. Ja potem czerwniku delikatnie oczywiście kończę odcineczek. Hej, hej, cześć. Personally, I'd like to hear some of your other adventures. Like, I don't know, do you ever go toe-to-toe with a red man? Yes, I did, Ben. I remember once I was after this renegade Apache, Grey Wolf. Strangely enough, revenge was also his primary motivation.